Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Gramy dalej w Rainet King i od razu wam powiem, że tutaj czeka na nas chyba jakaś cięższa walka. Trochę się jej obawiam, bo znam tego typa. W ogóle od cholery mobów jest. No nie, one się połączą, prawda? Życiu babka. Ciu babka. Podnieść kotwicę, załogo. No i jednak mamy połączoną walkę, no nic, trudno. Mglisty kat. Dawaj prowokację. Dawaj tarczkę. Standardowo leci zwykły atak tego paniczka. Czy ja go dobiję? 300. No i mogę go nie dobić. Zwalniemy w ten sposób. Chyba że i kryt wleci, ale wolałbym, żeby nie. Dobra, nie wleciał. Teraz powinniśmy cię zabić, przyjacielu. Leci na Brauma, ale bardzo dobrze ci ten kryt wpadł. Boże, jak ja cię za to wielbię. Może dzisiaj zobaczymy sobie te umiejętności Ari. Co wy na to? Aleja. Zobaczmy czarma. Ogłuszenie i spowolnienie. No dobra. Możemy zrobić w ten sposób. Wzrost mocy. No i MF-ka nam się jeszcze uleczyła. Ładnie, ładnie. 280 i 419 po bliskiemu celowi. Nawet więcej. Tylko on zaatakuje niestety. No jednak nie zaatakuje. Bo dostał czarma. Ale on ma odporność. No ale ja jestem głupek. Głupi. No i może zobaczymy super umiejętność Ari pierwszą. Co wy na to? Widmowa szarża zadaje 408 punktów magicznych. Czy obrażeń magicznych. Nie ma czasu regeneracji. Mówisz i masz. Zobaczmy. Ty masz dodatkową turę z tego? Poczekaj. Nie ma czasu regeneracji. Czyli regeneracja to jest jednym słowem tura. Jeżeli ma skróconą turę, czy skrócony czas regeneracji, to po prostu możemy to szybciej sobie jakby testować. Rozumiem, teraz to rozumiem. I czas regeneracji jest naprawdę ważny. Dobra. Zwykły atak. Czemu przeładowanie nie dostałaś z tego? No. Dobra. Ty paniczu nawet nie zaatakowałeś biedaku jeden, no. I kolejne drzewce. Dobra, brałem już dostał wkażenie. To by się tam skończył, co? Lecimy znów w ten sam sposób. A takim składem mi się najlepiej gra, powiem wam osobiście. Mam cię! Dobra, klep będzie wpadło. Poleci jeszcze zaraz w rajeczego. Przeskok. Ari, co ty tam masz dalej w tej alei? 471 obrażeń magicznych. Jeśli ten ma mniej niż 60 punktów zdrowia, zamiast tego zadaje się 571. Zabicie wroga pożarciem przyznaje maksymalną liczbę ładunków kradzieży Ascensji. Uff. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Zadamy natychmiastowe. Brown też pierdyknie tutaj. O, no i wyczuł Ari, świetnie. Jednak to leczenie to jest coś. To jest coś. Dobra, i ty tak, dajesz przeskok. 280. A w sumie bez różnicy nam to, prawda? Możemy zrobić w ten sposób. 72 plus krwawienie, świetnie. I Ari, teraz robisz ham, ham, ham.
Om. 451. Marlon nie ma tyle zdrowia. Musimy zrobić to. Ładnie, ładnie. Bram, użyj tego. Jestem niezniszczalny! Ja zrobiłem głupotę, zrobiłem głupotę. Miałem zaatakować Bramem. Ale dobra, jeszcze MF zada. To nie jest źle. Sam środek. To nie krytyk. A w sumie dobrze wyszło. I po to. Ale ty się mnie nie słuchasz. Ja teraz będę mówił nie krytyk i ty będziesz walić krytyki. Uleczysz się kogoś? Nie podnoś się. Nie uleczysz nikogo. Kurde, szkoda. Nie wyszło jak miało wyjść. Jezu, ale to jest wredne. No i mamy nasze skarby. 3 lupowe pistolety skałkowe, łańcuszek godnych. Kraken i atrament, to jest chyba to najważniejsze. Czytaj. Dziennik Jonathana 79. Znów udało mi się wrócić nad morze. Nienawidzę tego miejsca, ale przynajmniej zaczynam się przyzwyczajać. Nie potykam się już o kamienie i potrafię przemykać niezauważony, jeśli chcę. To ważne, bo natknąłem się na wiele duchów. Żaden z nich nie przypominał demona, który mnie prześladuje. Minąłem miasto. Mogłem przysiąc, że widziałem świetliste istoty zajmujące się codziennymi sprawami, jakby nadal toczyły normalne życie. Ja jednak wiem, że to tylko iluzja. Trzymałem się z daleka. Zabiję demona, który czyha na mnie w tafli wody. Jonathan Timlake. Dobra, idziemy dalej. Dalej. No znów te kurde pułapki. Halo? A ty wracasz się, kiciuś? Wracasz się. To jest, myślę, że to trash. Bardzo podobny. Tu jest skarb, więc na pewno po niego pójdziemy. A nie ma, nie dla psa kiełbasa, dla pana to. No idź. Pierścień bastionu. No to co? To znów czeka nas walka, tak? Ale czy ja tu powinienem iść? To jest pytanie. Czy ja tu powinienem iść, czy nie powinienem iść? Zostały nam jeszcze dwie kartki. Myślę, że weźmiemy sobie te dwie kartki, zobaczymy, co jest dalej w tych miejscówkach i się wrócimy po prostu. I pójdziemy robić main questy, bo i tak mamy 50% gry. Co to jest? Strzegący krypty. Masz pierwszy atak? Szybko. Co ty robisz? Oczyszczająca aura, co tury usuwa wszystkie osłabienia z sojuszników. Zwiększa sojusznikowi szanse na trafienie krytyczne do 100% na jedną akcję. What the fuck? Zadaje umiarkowane obrażenie magiczne każdemu bohaterowi. No nie powiem. Za dobrze to nie wygląda. Oczyszczenie. Brown. Co za szkoda. Taunt, czy to by się zmieniło coś? Nic się nie zmieniło, czy to jest AOE? Czyli niepotrzebnie to brałem w sumie. 267, dobra. To atakujemy tego już. Dziadygę. On zaatakuje Brauma. Gdzieś 7 tarczki, niedobrze. Teraz każdy dostanie po nosie, prawda? Po ile? Po 150? Czy ciebie Bóg opuścił? Ja nie mogę pozwolić, żebyś ty żył, kolego. Namierzam cię. Do szybkości, really? Dobra, walimy go.
Ali, czy ty możesz zrobić pożarcie znów? Czekaj, bo ty potrzebujesz 9 i następny atak. 3, 9, 3. 3, 2, 4. Braum już nie zaatakuje. Ale to już nic nie da. Jedyne co mogę zrobić, to uleczyć. To chyba będzie najbardziej odpowiednie. Oczywiście Brauma. Dobra, panom dziękujemy. Kto następny? Wal krytyki, wal śmiało. Chłopie. Dobra, Braum prawie się cały uleczył. Czy ty dostajesz jeszcze staki z tego? Duchowe ukojenie. Przywraca 15 punktów zdrowia przy każdej aktywacji. Ty dostajesz jeszcze heala z tego za każdy ładunek. Zarąbiście. Bramę w to kończ. To przedstawienie. Zejdź ze sceny. Może następnym razem ty wygrasz. Raczej nie będzie miał okazji. Raczej nie będzie miał okazji. Dobra, ale tak, tutaj nie musimy iść, więc nie wiem po co tu podążam. Jakie to jest kurde wredne. Nie lubię tego. Chwila, wyczuwam coś. Pająka wyczuwasz. Ukryte sztuczki i pułapki, ale nic nie uchowa się przed moją kulą. Zatem idziemy dalej. Czemu się Ari aktywowała? Ale to było niemiłe. Czuję ich strach. Dwa pająki, jeden duży, drugi mały. Ale na nic to. Braum robi oczywiście tancik. Obrona. Klepnięcie, standardowa nasza taktyka. Ale wiecie, nie będę modlił jakichś tam nie wiadomo nowych taktyk, mi takie zgliszcza. I to jest bez sensu moim zdaniem. Będę musiał zobaczyć, czy nie ma jakiegoś poradnika, który naprawia ten błąd w necie. Bo to mnie denerwuje. Wszyscy mogą normalnie. Nie mam całego dnia. Krytyk wpadł, tarczka jest. Co teraz atakuje? Ochronę już ktoś dostanie. No nie. Kurde, ten dostał ochronę. Ale może jak padnie krytyk? Jest taka nadzieja. 8 staków, jeszcze jeden. No to ewidentnie za długo to trwa. Dobra, to tak, panom dziękujemy. Który ty byś był? Nie patrzcie na to, co ja robię, ale ja patrzę, który to będzie atakował. Zobisz ty atakował. Ale czy ja go zabiję? Miałem wątpić. 300... 570, coś takiego. No, musiałby być naprawdę dobry kryt. Teraz byłoby 569. Gonicie swoje ogony. Ryzykujemy? Ryzykujemy. I ryzyko się opłaciło. Ktoś jeszcze? Jednak ten kryt to był kryt. A nie jakieś tam zabawy. Ari, czy dasz radę rzucić mu czarma? Dasz radę mu rzucić czarma. No, atakuj. Dzięki temu pozbyliśmy się jakichkolwiek problemów z obrażeniami. Chyba, że te tarczki nie przekazał dalej. Fortuna sprzyja śmiałym. No
Pniemy się dalej. Co te pułapki nam tutaj robią? Chyba nie chcę nawet patrzeć. Mój pamiętnik. Elia, lat 6 i 3 czwarte. Drogi pamiętniczku, widziałem dziś prawdziwą księżniczkę. Była wysoka i śliczna, do tego miała zbroję i włócznie wyższą od wujka. Tata zagonił mnie do środka i kazał zamknąć drzwi, ale nie chciałem, ale chciałem zobaczyć księżniczkę. Z okna nie było jej widać, więc co prawda nie otworzyłem drzwi, ale wymknąłem się przez okno i zeszłam po pnączach. Zgubiłam przy tym but. Zabrałam najładniejsze czerwone kwiaty tatki z ogrodu i zakradłam się, gdy dorośli rozmawiali o chorej pani. Wszyscy się zezłościli, a ja tylko chciałem dać jej kwiaty. Przewróciłam się, a kwiaty przypiły mi się do pleców i nie mogłam ich dosięgnąć. Wszyscy strasznie krzyczeli, więc uciekłam. Tata mówi, że mam szlaban. Oj, biedaku, biedaku. Dobra, gdzie jest dalej? Tam jest dalej ta książka nasza. Czy my cóż możemy wejść tak w ogóle? Czegoś nam tu chyba brakuje. To jedna z krypt błogosławionych wysp. Słyszałam o nich, lecz kiedy widzę je w tym stanie, serce mi się kraje. Cud, że ta pozostała nietknięta. Zrujnowanie nie na darmo się tak nazywa. Co rodzi pytanie? Czy można ją otworzyć? Jakie piękne drzwi! Uwielbiam piękne drzwi! Okej. Zawsze jest jakieś wejście. Rozejrzyjmy się. To pytanie, czy my mieliśmy tutaj przyjść? Nie chciałbym czegoś pominąć. W ogóle ta wyspa wygląda jak siedziba Willemowa. Wpisuję Freeline. Tego co pamiętam. Dziennik Jonathana 99. Usłyszałem dziś coś nowego. Kości demona były już całkiem pozbawione szpiku, więc musiałem znaleźć nowe źródło pożywienia. Ratnie na łodzi na pewno były zatrute. To byłoby zbyt proste. Wrzuciłem je do morza, by uniknąć pokusy. Nowe dźwięki są dziwne. Łańcuchy? A może klucze? Tak długo nie słyszałem już grzechotu metalu. Co jeśli kolejny upiór udaje człowieka, aby mnie nawiedzić? Nie, zabiję go, tak samo jak zabiłem poprzedniego. Zostanę przy życiu. Jutro udam się w miejsce, skąd dobiegał dźwięk łańcuchów. Jeśli spotkam kolejnego demona, pożrę go. Jonathan Timberlake. No to Jonathanie, już wiem, dlaczego nic nie pisałeś, trafiłeś na Trasha. Masz naprawdę problem. Mgła pełna jest duchów zmarłych podczas zrujnowania. Niesie oddech ich straty, ich rozpacz. To ma sens. Nie ma nic zimniejszego niż uczucie porażki. To faktycznie. Uczucie porażki jest najgorsze. W ogóle ciekawe, czy będziemy z nimi walczyć, z Hekarimem, z Trashem. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I tu jest zagadka. Te znaki wydają się jakoś znajome. Możesz je rozszyfrować? Mam w głowie tyle wspomnień, tyle istnień. Czuję, jak coś dosięga mnie. Duchy? Przemówiły do ciebie? Nie. Kamienie rezonują z jakimś wspomnieniem. Czuję to, ale nie widzę. Może naprawdę znajdę tu odpowiedzi? No to z pewnością. Tylko tak. Aha. No nie mówcie, że to było takie proste. Okej. Chciałem zobaczyć tylko, jak to działa, a rozumiem, o co z tym chodzi. Trzeba było ustawić taki znak, jaki był na drzwiach. I w takiej samej kolejności, tylko to było odwrócone. No nic, udało się na parcie. Długo nie czekaliśmy. Tylko tak, no czy my mieliśmy na pewno iść tutaj? Jesteśmy tu. No nie, nie mieliśmy chyba iść tutaj. Nie mieliśmy chyba iść tutaj. Znaczy, mamy w questie iść tutaj, ale szkoda, że to nie zaznacza. Nie wiem, czemu to w ogóle nie pokazuje tak jak wcześniej.
Mokę chętnie pomoże wszystkim przyjaciołom lasu, ale obecnie nie jest w stanie tego zrobić. Jego korzenie skamieniały za sprawą czarnej mgły. Źródło tego problemu znajduje się w błogosławionym skarbcu w pobliżu Gaju Maokaja. No właśnie, czyli tutaj. Prawda? Prawda. Dobra, moi drodzy. Ja tu robię cięcie. Idziemy do innej części katakumb. Więc zaraz wracamy. Okej, okay, wróciliśmy już. I tak, tu jest gdzieś wejście do skarbca. Aczkolwiek pilnuje go głupi pająk. Chodź tu, Kiciuś, chodź, chodź, chodź. Chodź, Kicia, chodź. Au, hau. A, cię wydymamy w ten sposób. Dobra. Jesteśmy już w zacisznej kotlinie. I tam są kolejne nasze notatki. Było warto. Moja słodka Maro, spisałem te słowa i zapieczętowałem w butelce, by odnalazł jakiś głupi śmiertelnik na wyspie. Dlatego jeśli wiadomość ta dotrze do twych rąk, podziękuj marynarzowi, który ją dostarczy. W końcu zdobyłem artefakt. Zapłacę za niego życiem, lecz było warto. Dla ciebie. Daje mi się, jakbyśmy rozstawali się ledwie wczoraj, kiedy nie chciałem za tobą podążać. Lecz teraz tu jestem. Sam odnalazłem skarb. Z pewnością bardzo ci to ucieszy i będziesz musiała przyjąć mnie z powrotem. Czekam tu na ciebie. Czasem słyszę strażnika łańcuchów i wiem, że szuka duszy, którą mógłby pochwycić. Celuję jednak raczej w te bojaźliwe i zdesperowane, dlatego my jej nie zdobędzie. Dokonałem czegoś wspaniałego i zbytnio przepełnia mnie radość. Wyjdź mi na spotkanie, ukochana. On nie pojmie cię, gdy twoja dusza wciąż jest nienaruszona. A jeśli o mnie chodzi, mam nadzieję, iż udowodniłem, że dla ciebie zrobiłbym wszystko. Twój powsze czasy X. Dobra, co my tu mamy? O, co za opłycienie. DPS-y zadaje? Nie. Pod zwojów sieci drgających jaj widać delikatny złoty blask. Zdaje się, że to jakiś amulet, ale przy tej liczbie pajęczych pułapek trudno stwierdzić z pewnością. No nie wiem, co to robi. Także myślał. Czasem te ataki naprawdę są jakieś dziwne. Przegryzłabym coś. Dobra, one pierwsze atakują. A no one pierwsze atakują. I tak, ten dureń. O, w sumie głupio zrobiłem. No ale mniejsza. Ja bardzo głupio zrobiłem. Wzięliśmy się za tego przyjaciela. Tamcik. Dobrze, jakby była jeszcze jakaś runa, która daje tarczkę za tauntowanie. Albo za obronę. O! Za obronę byłoby spoko. Kogo to uleczy? Ciebie uleczy. Kurczę. Taką oni mają szybkość! Dziady, przestać. Dobra, klepnięcie już miał. Znów zaatakuje niestety ten mały chyba gnojek. Nie, ten duży gnojek. Ty dziadu. No, w sumie nie muszę nic robić takiego, ale zwiększę sobie przy okazji przeładowanie. 280, 230, kurde. Zaatakują we dwójkę. Liczę na kryta. Albo nie liczę na kryta. Nie bądź głupi, Michael. Zwarta i gotowa. Ale byś zrobił głupotę. Ale byś zrobił głupotę, chłopie. No właśnie. A jakbym tego zaatakował, to bym zabił tego, ale nie tego. Teraz wie. Jeszcze chwila dostał cwaniak. No ta, oblepcie go jeszcze, oblepcie pewnie. Siur. Siur, siur. No to i tak pójdzie do góry pewnie. No ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Wiesz co, nie. Ty się broń. Bo i tak się na ciebie atak.
Hops, hops, hops. Dobra, Brown trochę po tyłku dostał. Nie mówię, że nie. Pokażę ci swoją dziką stronę. Kurde, nie chciałem cię kolejnego zabić. Wroga mniej. No nie, ale to nie wyszło. Dlatego się nie atakuje środkowego, bo wtedy sobie odcinasz całkowicie przebitkę. No ale trudno. Ale trudno, no już stało się. Już się stało. Broń się, Brown. Ale nie, bo ty już nie masz tamta. Tak trzymać. Już nie masz tamta. Teraz już masz. MFK. Standard. No, atakuj. Niecałe 300 dodaje, trzeba zapamiętać. Dobra, Brown trochę leczenia dostał. Ale nie zbiło mu to osłabień. Nie zbiło mu to osłabień. Broń się. Ari poleci z uleczeniem. Liczę na kryta, MFK. Liczyć, że co możesz. Jeszcze go uleczy, prawda? Kurde. To będzie chwila rozrywki. Dobra. Nie masz żadnych staków. Czekałam na to. Skończyć, jeżeli nie skończysz, no ale trudno. Mam 423, ale uleczyłaś nas. Który teraz będzie? Teraz będzie ten. On nie ma klepnięcia, prawda? Nie zbliżaj się. Nie miał klepnięcia. I do piachu. I do piachu. Leci na Brauma znów atak. Dobrze, jakbyś walnął siecią. No niestety. No Ari się tam delikatnie smyrała. Jeszcze raz zaatakuje, kurde. Ale krytyk, no ale co z tego? Już mogło tego krytyka nie być. No dobra, z kapsem i tak nie jest źle. Chwilowa zmyłka. Tak właśnie, Ari, to była chwilowa zmyłka. Nie była to jakaś ciężka walka. Na kamiennej posadzce w kałuży trującej żółci leżą rozrzucone kości. Na środku znajduje się także niewielki drewniany amulet, który lśni śladową ilością magii. Weź amulet. Świetnie. No, no właśnie. 3540. Gotrat, pajęcza królowa. Dziękuję. Co ty tu masz? Odporność na głuszenia, zadaje umiarkowane obrażenia, zwiększa szybkość wszystkich pozostałych sojuszników o 100% na jedną akcję. Zadaje lekkie obrażenia i opląta cel, zmniejszając jego szybkość o 20% na dwie tury. Ogłusza cele, które zostały już oplecione. Trzeba uważać na to. No to macie dzisiaj dłuższy odcinek. Niech stracę. Takie walki to ja właśnie lubię. Tylko ja bardzo długo je rozgrywam. Skupiamy się na tobie. Dobra. Ari, dajesz. Czy to ten wąs? Ten to ma teksty. 113. Dobra. Klepnięcie było. Niewielka różnica. Już niedługo.
Niewielka różnica. Jeszcze będziesz atakować, dobra. Dobra, dostanę może trochę większe obrażenia. Ale za to dam im bufa. Tego potrzebowałam. Wciąż głodna. Tego potrzebowałam. Dobra, Ari, to jest znów atakuj. Zdobyłeś czy to obrażenia, czy mi się wydaje? Chyba nie. Dawaj, matka. 2300. Teraz będzie po królowej. Dobra, Ari, ty leczysz. Standardowo. I się broń. I znów klepnięcie. Pięćset sześć razy 9. No i heal super lecie. Jeszcze masz heal na 8 rund. Żegnamy panią. Kolejnego wroga mniej. Achievement leciał. W sumie to jakaś taka lajtowa walka była. Jesteśmy po prostu chyba potężni. Jesteśmy chyba już po prostu zbyt potężni. Super umiejętności. Ktoś tu był klepnięty? Nikt nie był klepnięty. Nie, damy to Ari. Trochę im KP zbliżymy, żeby zabiła po prostu i tyle. I tak, ty przyjacielu, zaraz będziesz atakował. Tyle cię dotłuczemy. I do piachu. I do piachu. 408. I jeszcze kilka. Mogę odpuścić. I myślę, że wyjdziemy z tej walki bardzo zwycięsko. Tam już chyba ta królowa to nie żyje, co? Coś się grze pomyliło. Chyba, że będzie druga fala. Może to powtórzymy, co? Cyk. Uleczeni. Tarcza ekliptycznej krypty. Misternie wykonana złocona tarcza. Poszukiwacz złota. Zwiększa zdobywanie w walce złota o 20%. Fajne. No dobra. Wzięliśmy ten amulet. Zabiliśmy pajęczą królową. Ale kochani, to już by było na tyle, bo już mamy ponad 30 minut nagrania. Tak więc pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.